Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Rolnictwo ekologiczne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Istotą nawożenia w rolnictwie ekologicznym jest utrzymanie lub podwyższenie żyzności i biologicznej aktywności gleby oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju roślin poprzez gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obiegu zamkniętym. Dodatkowe nawozy, środki poprawiające żyzność gleby i środki ochrony roślin powinny być używane wyłącznie w przypadku, gdy ich użycie jest zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej. Podstawą nawożenia w rolnictwie ekologicznym jest próchnica uzyskiwana w procesie kompostowania obornika lub innych materiałów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Podstawowymi nawozami w gospodarstwach ekologicznych są obornik, kompost, gnojówka i woda gnojowa, nawozy zielone. Nawozami uzupełniającymi w gospodarstwie ekologicznym są nawozy mineralne, mielone skały, borax, nawozy potasowe, skały fosforytowe, mączki, popiół drzewny, muł i osady z naturalnych zbiorników wodnych, torf w ilości do 20% w podłożach do produkcji rozsad. Nawozy organiczne, np. mączka z kości lub mączka rybna, odpady z własnego gospodarstwa, makuchy, kora drzewna, trociny, humus. Nawozy wytwarzane na bazie suszonych glonów morskich. M. Efektywne mikroorganizmy preparat zawierający uśpione, pożyteczne mikroorganizmy glebowe, występujące w środowisku naturalnym. Nawozami niedozwolonymi w gospodarstwie ekologicznym są syntetyczne nawozy azotowe, guano nawozy przemysłowe, nawozy o spowolnionym działaniu i tym podobne gnojowica komposty z odpadów komunalnych osady ściekowe spoza gospodarstwa Nieprzekompostowane fekalia komposty z udziałem fekaliów w oprawie warzyw, odchody z fermy zwierząt futerkowych, nawóz popieczarkowy z konwencjonalnych pieczarkarni, produkowane przemysłowo nawozy organiczno-mineralne, w tym na bazie węgla brunatnego, popioły węgla z elektrociepłowni, kotłowni i zakładów przemysłowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.